Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, jest ze mną Grzesiu. Cześć, witam was. Witamy was w halloweenowym customie do Tomb Raider, jak zresztą co roku. Tak, już taka tradycja u nas. Tradycja, dokładnie. I w tym roku nie jest inaczej. Moi drodzy, ogrywamy custom pod tytułem House of Horrors. Autorem jest Moogs. Myśmy już grali jego custom. Zresztą ja grałam też nie jeden, Letter from Santa chociażby. Graliśmy z Pan Potato. No, pamiętasz taki coś tam Adventure in Summer, coś tędy w trójkąciku. Custom z zeszłego roku, wyszedł na Halloween zeszłego roku tak naprawdę. Ocena nie jest jakaś powalająca, jak na to, co za chwilę wam powiem. 8.75. Chodzi mi o to, dlaczego nie mówię powalająca? Chodzi mi o to, że niby autor jest opisany jako Moogs, ale w plikach gry, kiedy przeczytam readme, jest tam bardzo ładnie readme opisane tak w PDF-ie, ślicznie, kolorowo i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że by Moogs, produced by Sponge. Okazuje się, że słuchajcie, to jest notatka od Sponge'a. Tło projektu, jest to gra stworzona z plików znalezionych na twardym dysku Moogsa. Czyli jakby Moogs stworzył tam kiedyś coś, chciał próbować z tym customem. Plik o nazwie jakimś tam zawierał mapę domu na wzgórzu i bagnach. W domu nie było żadnego wnętrza, poza głównym holem na parterze mapa była pozbawiona oświetlenia i poza jeepem Lary nie było żadnych przedmiotów. Sponge wykorzystał ten projekt jako podstawę do stworzenia House of Horrors. Czyli niby jest to, oni tak ładnie do tego podeszli i napisali by Moogs, ale tak naprawdę bazują na plikach od niego, a tak naprawdę wyprodukował to Sponge. Głosu tutaj też Klara podkłada, także maczali tutaj palce autorzy, których uwielbiam, ja przynajmniej. I opis, skróty samej historii. Wiadomość o niedawno zmarłej jasnowidzce wywołuje plotki na temat jej historii. O, być może, słuchajcie, w tym domu strachu ta jasnowidzka pracowała, nie wiadomo. Kobieta porzuciła swoją posiadłość, by wieść nieco niejaką egzystencję na targach w Maine, po tym jak reszta jej rodziny zginęła w dziwnych okolicznościach wiele lat wcześniej. Lara Croft postanawia rozwikłać tajemnicę otaczającą dom. I jeszcze w plikach readme znalazłam też adnotację od Sponge'a, że no, problem jest z guzikami. Ja myślę, że jak to są jakieś stare pliki, na których pracowali, to mogą być problemy. Problem jest z guzikami, do których strzelasz. Najlepiej jest, tam jest adnotacja, strzelać ze zwykłej broni, nie z żadnej naprowadzającej. Aha, dobrze. I może być problem z jakimś balonikiem, też jest o tym adnotacja, żeby próbować z każdej jakby możliwej strony. Tumberskiego pozdrawiamy. Tak, i to jest żółty balonik też, wyobraź. To jest też żółty balonik, musi być nie tak. Balon no mi się tylko jednym kojarzy. Tak. I ostatnia kwestia to, że i to jest dość istotna kwestia, że jeżeli Lara ginie w trzecim levelu, jest jakiś problem i niestety jakby gra, kiedy loadujemy, się wiesza. Dobra, no to będziemy... Także nie możemy ginąć. Nie możemy ginąć, dobra. W trzecim levelu nie giniemy. No. Nie ginie. To co, new lecimy. Game? Dobra. Tak. Powiem ci, że Somewhere in Maine. The year, somewhere in Maine. A, no dobra, to my jesteśmy tutaj, gdzie ona docelowo odeszła, tak? Bo wszyscy, bo tam było w opisie historii, że nie wiadomo z jakiej, dlaczego, ale tak po prostu nie z pietruchy, po prostu porzuciła tę chałupę, ten jakiś dom, tak. Może nawiedzony, i żyła tutaj, w tym Maine, i może ona tutaj szuka po prostu śladów. Po niej, że co chodzi. Rozumiem. Fajnie, że ten autor wykorzystał te... Wiesz, żeby się zmarnowało, nie? Tak, wiesz, szkoda tak, by było. Tak. Miał jakiś tam pomysł, nie dokończył, a tutaj wzięli to w obroty. No dobrze, dobrze. Bardzo. O, tutaj trzeba coś wtrynić, jakąś monetę chyba. Na razie się tak, Boże, ale wiesz co, teraz mnie tak nie tyle co martwi, cieszę oczywiście, bo ja Sponge'a i Klarę jej uwielbiam. Ale wiesz co, oni na przykład pracowali nad Drakulą. W ogóle chciałam cofnąć moją ocenę, słuchajcie. Drakuli. Z Drakuli. Ja już to chyba kiedyś mówiłam, ale ja po prostu dychę im daję. Dychę z halloweenowych customów. No, Drakula był fajny, naprawdę. Tak, bo naprawdę na przełomie lat zmieniłam po prostu zdanie. To jest jakaś taka kamera dziwna. Wiesz, no na razie tu uważę, tak? Po tym rynku, nie wiem co tutaj. Nie mogę zmienić kamery. Pierwszy zapis może jakiś. O, tu, kamera jest. Aha, takie coś. No mam taką kamerę. Jest takie, jakby można było to zestrzelić, ale ja chciałabym po prostu podejść tutaj, Taki jakby telefon? O. Taki telefon jakby. Nie, bo chciałam flary wziąć, a kamera po prostu mi... A tu są flary gdzieś? No były flary zaraz, jak zaczęliśmy po lewej stronie. A, dobra, mam. O, Jezu. To ta kamera się tak, kurde, zmienia, że nie mogłam sobie trafić. Wziąłem? A czy to można rozwalać? No, i wychodzi się o to, jak to Sponge i Klara robią. O, matko!
Wiesz co, nie mogę wyjść z tej kamery, ale dziwne. No. Jak oni to robią, to ja się po prostu boję, że tu wiesz, jakie mogą być rozwiązania. Tak, no bo oni mieli zawsze oni takie, oni zawsze, nie? Zawsze. Pamiętasz w Drakuli chociażby te dywany, nie dywany. O, dywany, tak. O Jezu, tu spadło coś. O, na łeby by mi spadło. No właśnie mi też. Lark's Tongues. O, teraz no, słów. Plus, dobra, dobra. Tutaj jest jakieś coś na żetony. Właśnie tak. To znalazłem. No, takie żetonowe coś. Tak, tak, mam też to. Taka maszyna, nie? Tak. Rozumiem, że tutaj widoczków nie można oglądać. No, też próbowałem. A tu można strzelać do tego? O, tu jest jeszcze ten taki Czekaj, sultan. Bo można strzelać do takie, właśnie tam, gdzie ci to spadło na łeb, to tak są takie... Tego tu nie wolno. A, można. To mogę strzelić w to? Tak. Można to rozwalać. Takie... Coś się otworzyło. O, kruki. Wiesz co, otworzyło mi się coś. Strzeliłem w taki czerwony znacznik i kuckane mi się otworzyło. A to już, poczekaj, bo naprawdę na razie... Czemu ona się tam patrzy? A to ta się rozwala. Nie, to jakoś nie da rozwala. A, tu jest jakaś kratka. Można ją otworzyć? Aha, tu w ogóle można rozwalać takie kładki przy kratkach właśnie. A to taka jest kratka i kładka. Taka jest drewna, można było rozwalić. W ogóle takie drewniane też jakby beczułki rozwalam. Beczułki rozwalam i słuchaj, tutaj dokopałem się do jakiejś kratki, z kopa ją wziąłem. Tutaj zaraz obok tego sułtana. O, też ten przycisk czerwony. Właśnie na razie rozwalam wszystko, co się jakby da. I są też takie do strzelania, takie właśnie, takie. O, mam broń. Tak. No to ja już tam idę. Poczekaj, tylko najpierw chciałam kusza. Dobra, kusza. A słuchaj, a co z tym, co tutaj jest takie do strzelania, takie tarcze? Strzelamy w to? No strzelam właśnie. Aha, a strzelam. Gdzie to jest? Jestem przy tych tarczach. To gdzie masz tego, to takie. Że kratkę mówisz, rozwaliłeś. Zaraz obok sułtana tutaj rozwal beczki. Jest, no. O, i te beczki właśnie mówię, że one wszędzie jakby są i można je rozwalać. Aha, to może zróbmy to, żeby wszędzie rozwalić. No ja też wszędzie rozwalam. A właśnie, a propos sekretów, bo już nie sprawdziłam. 5 niby pokazuje nam gra. Aha. Wiesz co, no rozwaliłem te wszystkie tarcze, ale nic się nie zadziało. Ja też. Tutaj jest. Niektórych. A, w tarczy. Dobra, mamy. Co to jest? Kusza? Tak. Kusza. Tam na dole, no to ja. To zabrałem to. Dobra, to jeszcze za tymi, bo ja idę tam tym czołganem, gdzie byłeś. Nie byłem jeszcze tam. Idziemy nie tak byłeś. Za sułtanem? No to nie, to poczekaj. To gdzie? To jeszcze naprzeciwko tych tarczek jest przycisk czerwony. No to właśnie cisnąłem go i otworzyła się ta kratka, tak? Tak, no i pytanie, dobra. Czy my tam idziemy? Już opuszczamy to miejsce? No możemy zobaczyć, co tam jest. Tam, dobra. Bo w oddali widzę taki z dwójki... Tam, dobra, no to idziemy. Znaczy nie artefakt, tylko taki klucz. Dobra, to nie, to... Tu potrzebujemy takiego dobra, klucza. Dobra, kumam. Okej. Okay. No dobra, no to jeszcze znalazłam, bo tym kucanem możemy iść, ale jeszcze oprócz tego znalazłam. O, dobra. Była kratka. Zaraz tutaj od tych, co strzelałeś, tych czerwonych, to na prawo jest taka krata, nie? I zobacz, są rozwalone takie te ogrodzenie. Wystarczy strzelić w tą drewnianą barykadę i będzie można tamtędy przejść. To tutaj, gdzie spadały głazy? Tak. Czekaj, bo to mi... I jeszcze jedno przejście widzę. Tu nie widzę trzy przejścia. Ej, a tu można wejść? Aha, tutaj jakby dalej można iść. Tak, ja w ogóle trzy przejścia widzę. I jak zaczynaliśmy jeszcze custom, jak zaczęliśmy custom, to jakbyś się odwrócił, to za tą kratką a to można widziałem. Się czołgać. Dobra, to też to widziałem. No dobra, to pytanie w te Jezu. Trzymajki, gdzie my idziemy? Gdzie cię jakby ciągnie? Wiesz co, no chodź zobaczymy może za tym sułtanem, może najpierw tą czyli taką... to czołgane, tak? To czołgane chyba, dobra. No bo tam dalszy etap jest jakby, w sensie... Dobrze, dobrze. Kolejna lokacja, tak? Tak, o to mi chodzi. No to czołgam się. Czekaj, słyszę jakieś krzyki. Ja sobie może ktoś to krzyknął. Podpuśnię. Sorry, tutaj trzeba rozwalać. Sorry, słuchajcie, ja dzisiaj jestem taki... Słychać. Ale nie mogę rozwalić tego. A ja też tego nie mogę. Może cofnę troszkę bardziej. O, dobra. Z bliska. O, tu jest ten balonik. O matko, ale my nie mamy nic. A słyszysz krzyki? Jakiś klaun tam jest. Nie. O, to jest ten klucz, co potrzebujemy. No. Tak, ale no dobrze, tylko że nie mamy nic naprowadzającego. Aha. A rozumiem. A tu ty jak tan, jak Natla? Nie Natla, jak Sofia. Ten śmiech. Tak. Można go zabić? Nie, dobra. A klaun jest z tego, It, nie? Tak. W ogóle jesteśmy w main, a w main to często...
jak on się nazywał, Stephen King, nie? Opisywał swoje... Ta. Swoje książki i właśnie akcja działa się w tym mieście. I takie przejście można rozwalić i tutaj są bełty. Bełty mam. Wszystko spoko, tylko że... W ogóle diabelski młyn, jaki fajny. W ogóle bardzo ładnie to wszystko tutaj nie wygląda. Nie ma tu wagoników, ale mega, super. Wygląda. No jestem balonik, rzeczywiście. No właśnie chcę go znaleźć, ale no co z tego, jak my nie mamy najazd. Ale nawet jeżeli byśmy się chcieli tam dostać, to nawet nie ma zwykłej broni? Nie, nie, nie. Nie ze zwykłej, musi być na pewno, bo tam mówię ci, że w opisówce było, że żółtego balonika ciężko jest nacelować, żółty balonik, ale od każdej różnej strony trzeba sprawdzać, znaczy, czyli nie mamy celownika, tak? Chodzi o celownik, no tak, tak, dobra. Bo wszystkie inne te jakieś guziki, nie guziki, to powiedział, było w opisie, że najlepiej jest rozwalać, czekaj, a da się na ten daszek wejść, że rozwalać zwykłą bronią. A czy ona tu doskoczy na ten daszek? Coś jest, nie, bo tak wygląda... Ej, ale nie chcę tam wejść. Daszek no jakiś. No, no tutaj... Ale... Chyba tutaj nic, co? Nie, nie. No na razie nie ma. A tu daszek. No właśnie, no, nie? No ona nie chce wejść. Znaczy chyta się, ale nie podciąga się. Rozumiem. No to chyba nie ma tutaj co. Tak? Tak? No, no chyba tak. Wracamy się? Dobra. Wracamy. Tylko teraz pytanie. Czyli tu klucz. Tam na samym początku, jak się zaczynaliśmy, czy tu gdzieś pospadało? Myślę, że tam na początku, co? Może kucniemy no teraz. Mhm. Mhm. No bo mówię, tam to dalsza lokacja jakaś. Tutaj trzeba tego, no tą monetę. Ale zobaczymy, co tutaj. O, tu są jakieś takie drzwi, które są zamknięte. Trzeba będzie je otworzyć, widzę. Office. Aha, tu drzwi. Ja strzelam do wszystkiego, co się da. W ogóle te telefony, nic kompletnie? Nie, tutaj nic nie mamy, bo jest klucz do użycia. A, klucz, dobra. No ale dobra. Już wiem, o co chodzi. Czyli idziemy tam, tak? Do tamtej części drugiej. No to zawężyły się, powiem, możliwości. A to nie tutaj. I widziałam właśnie, jak braliśmy wtedy te flary z tej kamerki, że trzeba będzie tam rozwalić jakby taką czerwoną jakby ścianę. Ale jak przeszłam przez to ogrodzenie, to idę najpierw na prawo, czy nie? Wiesz co, no idę... Idziesz na prawo, czy jakieś nie? Misie tutaj mam takie, nie wiem, różne takie misie. O matko, nie, to jest napięciem. Spadłem tu. Coś słyszę. Znowu idę najpierw słyszę. Jeszcze. Naprawdę nic nie słyszę? Aha, takie misie widzę. No takie misie mam. Strzelam w to? Naprawdę, bo ja może nie wiem, jakoś tak. Słyszę teraz jakieś kroki. Coś tu łazi. A co tam mówisz, jest nie, na prawo? Nie, nie słyszę nic. Nie, na prawo jest pod napięciem, więc... A dobra, widzę to. Nie zrobimy. A słuchaj, a te dźwignie tutaj? Coś tu można z tym dźwignie. No, ale co, przy tych misiach? No, przy tych misiach też. A tu też za tymi misiami? Nic. A, wiem! No. To jest to, co nam, jak podnosiliśmy tą flarę, pokazywało nam. Tą ścianę można zestrzelić, patrz. Którą? Jest. Taką po prawej stronie. To było pokazane i tu jest dźwignia. A tu, dobra, mam to. O matko. A, i teraz nam się te drzwi otwierają. Widziałeś te drzwi po drodze? Już zaraz, tylko najpierw dźwignię wezmę. Dobra. To ja aha, bym na razie, te drzwi, dobra. To ja bym, to co, idziemy, cofamy się tam, czy nie? Czy idziemy tu dalej na razie? Jak, co robimy? No to jak tutaj jesteśmy, to choć jeszcze zobaczymy to tutaj dobrze. Na wprost, co tutaj jest. Muzyczka fajna. Wiesz, jeszcze tak mam, korci mnie te... Niektóre śmietniki takie jakby można było przesuwać. Wiem, bo można przesuwać też raz, a może i nawet przeglądać, bo też był custom, że tak, trzeba było tak. W śmietniku grzebać. Tutaj nie też wiem, możemy też przejść. Nie... Aha, to przez tą na dziurę. Rusztowanie to można wskoczyć. No, na rusztowanie też można pewnie, albo widzę, że mógł... O, jest i na rusztowaniu są bełty. Na rusztowaniu, bo ja wiesz, to jakąś dynię mam tu. Rusztowanie, rusztowanie. A, jest, jak dobra. Tylko, żeśmy przekroczyli. Na razie tutaj tak po zwyzach trochę. Czemu nie mogę wejść na to rusztowanie? No tak chwilkę musiałam poskakać, wiesz? Nie wiem, może tutaj wyżej. Bardzo. Może tu? No jest ta dynia, można ją rozwalić? Nie, i w ogóle coś nam pokazuje, a to można rozwalić? Czemu nie mogę się zmontować? Kurde. Koło tego zegara są takie jakby... Coś tam i to rozwalasz i jest apteczka. No popatrz, no nie chcę się złapać tego rusztowania, no szkurde, patrz. A na tym podwyższeniu, nie? Się no łapiesz? Na taki kopczyk jest, tak? Tak, na tym kopczyku. A czekaj, kopczyku. Może tu wejdę, o, na ten daszek z tego daszku, bo kuźwa. O. To? Czekaj, musi ułatwić. Tak?
Jakie tu w ogóle te karty, widzisz? Takie. Czy nie? Karty? No takie na ścianie, takie malowidła. Jak z takich kart Tarota. Tu zaraz naprzeciwko dyni. No, widzę. To może... No i tu jest klucz potrzebny. I to może to być mniej... Klucz? Czekaj, tak. Znaczy taki pewnie młotek? Takie coś. Mhm. Wiesz co, bo przecież tu mamy... Pewnie tu będziemy musieli dostać, bo przecież to była ta jasnowidzka, to ona pewnie na jakimś tarocie pewnie pracowała. Jechała na tarocie. No, pewnie tak, jechała na tarocie. Dobra, to cofamy się do tych drzwi. To, to nic tutaj, ta dynia, teges, za dynią nic, no. Nic. Dobra. No, apteczka tylko ci mówiłam, nie? Gdzie? Koło dyni skrzynie, dobra. Tak. Wiesz co, aż jak mówisz o tych śmietnikach, to podejdę, ale chyba podchodziłam już. No, nie ma nic. A ten zegar, tam widzę, że na górę można chyba by było wejść. Takie są jakieś bariery. Jest takie też. Mhm. No dobrze, to idziemy tam, gdzie się otworzyły drzwi, tak? Dobra. Mhm. No dobra, idę tu. Jak tu ładnie. Taki pociąg. Flaga. Tęczowa. Na Halloween jak znalazł. No nie. O, widzę dźwignię na ścianną. Dźwignię na ścianną. A czy z tego pociągu da się wleźć, w sensie do środka? Da się. O, wchodzimy. O, i mamy kebaba, ale nie da się go wziąć. Tak jak w tych takich betowych. A są kebaby, no. I jak w ogóle ten misiu, a mogę tu przejść przez ten dywan? No właśnie można, tylko pytanie Majtki Staniki piszą. Co to za książki, że jakieś... Burde do góry nogami. Powiem ci, że tutaj są kolory jakby tych dźwigni. Ciekawe, bo tam też były przy tym prądzie. Ciekawe, czy to ma znaczenie na przykład, nie? Czy na przykład będzie trzeba jakoś ułożyć? A, może wymyślę. Ale nie wierzę, że tutaj nie ma nic. Wiesz co, a są któreś przeciągnięte konkretne? Nie, to tak dziwnie wygląda. Naprawdę tutaj nie ma nic? Wiesz co, no niemożliwe, bo na dźwignię na ścianę trzeba jakoś skoczyć z tego wagonika na bank. A na wagonik da się wleść? Wiesz, tu jest jakaś taka chatka? No na razie nic, no dobra, nic ci nie ten... Na chatce jest zamknięta kratka. No to przypuszczam, że... No a na tych takich owocach na tym nie da się... No da się normalnie wskoczyć na wagonik. A nie można z chatki? Ale normalnie tam... A, na tych owockach, no. I dźwignia. No i ona otwiera tą klapę w tej chatce. Aha. Czekaj, bo pewnie... Znowu mi się nie... No jasne, że tak. Musi być po prostu pod jakimś kątem konkretnym. A ta klapa jest na domku, nie? Tak, na domku. Mhm. To już więcej chyba nie ma nic. A, tu jest dźwignia. Mhm. I pod tym... Pod tą lokomotywą, no pociągiem, no. To jest... A tu można coś wziąć? Są jeszcze znajdźka jest. Jakby klapa z wodą się otworzyła. Nie da się w tym śmietniku pogrzebać. Dobrze, że powiedziałeś o tych śmietnikach, bo ja o tym nie pamiętałam. No tak, śmietniki. No oni mieli tam. Oni też mieli jakby fazę na pływanie z papierem toaletowym w ściekach, nie? Też tak było. Tutaj nic więcej chyba nie ma, tak? W tym piwniczce już chyba wszystko. No dobra, to pod tym pociągiem ta klapa. A to z której mańki? A z te... Nie, to nie jest ta klapa. To która klapa? No pod pociągiem, tak? A ona nie zejdzie? No ale... Aha. No tak jakoś... Co? Jak to zrobić? A nie, normalnie schodzę. W sensie tak po prostu normalnie? O Jezu, wpadła. No tak tyłem. Aha, okej. Okay. No tyłem. Tylko, że... O Jezus Maria. Mhm, tak tylko. Będzie papier toaletowy? Nie, ale coś tu pływa. Kluczyk jakiś. Pływa coś? Klucze. Mhm. A jest. Mhm. Pęk kluczy. Zaraz przeczytamy, do czego te klucze. Pokażę. W menu... Teleskop? Aha, że to jako lornetka. Boże, myślałam, że to jest do połączenia. Bundle of keys. No to rozumiem, że do różnych pomieszczeń. Myślę, że tak. Mhm. No to słuchaj, tutaj chyba wszystko, tak? Spróbujemy tutaj teraz otworzyć obok? Obok. Tak. Jak jest tutaj coś obok, już nie pamiętam. No jak wyjdziemy stąd, nie? Dobrze. Mhm. Aha, tak było. Dobra, no. Pasują? Tak, idę na lewiznę na razie. A, zamknięte drzwi, okej.
No to na prawo. Aha, coś ona się patrzy gdzieś tu. Czemu się tu patrzysz? Na lewiznę idziesz, tak? No, wiesz co, ona nie to trzeba. Mówi no w ogóle. Tak, bo nie ma. Biorę jakąś lunetkę. No to to jest do balonika. Gdzie jest lunetka? Wiesz co, no tam pójdziesz a chyba... A ona się patrzy. No, tam gdzie się patrzy, no. No to jest. Aha, no bo to tylko do... celownik pewnie jest. Mhm, tylko do kuszy. Tak. Tylko do kuszy. I tym trzeba będzie właśnie zbić tego balonika. A jeszcze tu pójdę, gdzie te prysznice. A no tak. A tu jest coś, czekaj, coś tu jest. To coś trzeba jest. Wydłubać? Wydłubać to? Tak, nie. Na pewno. No nie mamy łomu. Pana odgłosy tego plusku. Tak. A tu na górze coś? Niekoniecznie. Ja sobie jeszcze tutaj tak patrzę, bo a za tymi, tymi kabinami właśnie, no właśnie te bramki. Z tymi kabinami. Tutaj... Chciałeś tylko rozwalić, ale tak, tu nie ma nic. Aha, a tutaj coś jest, co to jest? Widzisz za okienkiem? Za a. oknem, jak tak spojrzysz, to tam takie jakieś rzeczy. Zaraz, poczekaj. Krzesełko. W tym pomieszczeniu właśnie. Ale za oknem? Za oknem, no. Tam do rozstrzelenia? Obejrzyj. No, takie, no. Ciekawe, czy to jest tylko takie, o, jakieś tam... A ten głaz no, można przesunąć? Nie? No, ale to chyba nic tutaj na razie nie zrobimy. To co? To mamy... To poczekaj. Co? Idziemy do balona? Do balona? Tak, możemy. Ale to wiesz co? Właśnie te drzwi mogą tam prowadzić też. Nie wiadomo. No zobaczymy, bo są jakby dwoje pary drzwi, które można by było ewentualnie rozwalić. No dobra. To idziemy do balona. Do balona. Balon był tam, gdzie kucane. Gdzie tak? Kucane, gdzie ten sułtan tam, no. Mhm. No i dobra, teraz pytanie, czy to w ogóle... Ten kosz jeszcze spróbuję przyczepać. Żeby to w ogóle było jakoś... Żeby to miało ręce, nogi. Jak to zrobić, żeby... No bo tak, ona mi cały czas celuje w ogóle w tego. Nie, to nie przejdzie, nie? Na ale pewno. To takie to ja słyszę, to tak jakby ten klaun. Tak, to klaun, da... no to... Ona się jakby się śmieje i te takie wiesz o co chodzi. Tak, kurde, tracę tylko naboje. Gdzie to jest ten balon? O matko. O, jest, mam. A to po jakimś konkretnym czymś? Od prawej strony po prostu, jakby koło tego młyna po prawej stronie sobie stanęłam i dwa strzały co prawda zużyłam. No to dobra, to idziemy to wtrynić, nie? No tak. Pamiętajmy jeszcze o tych kluczach, tam do tej, te taroty, co tam były, nie? Aha, no, dobra. I to się wtryniało tutaj. Co to robi? A, ten prąd. Tak. Ten prąd. Mhm. Wyłącza, okej. No dobrze. No to, no to i tak jest chyba po drodze. Tak? No tak, czyli prądy, tak? No. Spróbujemy najpierw. A to łódka jest tu, aha. No to, ale dobra, ale ją się jakby ciągniesz ją jak auta. A tu co to jest? A nie, to jest jakieś wagony. Tak ciągniesz ją jak autka. A, kombinerki! To może koło? To można... Tam właśnie jako koło... Tak, pokazało nam. Aha, no to taka dobra. Muzyka, jakby to było na czas. Co ty gadasz? Dziwne, nie? Może tutaj coś ktoś wyskoczy. To jeszcze się wracamy. Tak? No to co, idziemy z najpierw... Z kombinerkami, no. Tak, wydłubać to, tak? Tak. No ale... Nie, to mi się jakoś skończyła ta muza. Dobra, a gdzie to było? Tu. Dobra. To tutaj jak łom, to może te drzwi, gdzie ona mówi no, też mogłaby tym otworzyć, czy nie? A gdzie były takie drzwi? Nie kojarzę. No właśnie, zaraz tu koło tej, koło tego prysznica. Aha, dobra, to co ja mówiłem, tak? Teraz spróbuję. Mhm. Zaraz zobaczymy, ci powiem. Tak. Mhm. Czekaj, bo nie... Te drzwi też. Które to drzwi były? Zaraz na lewo. Dobra. A co? Od prysznica? Czekaj. Nie, jak wchodzimy do tego budynku, to po lewej. Dobra.
To jest ta gwiazdka, to pisze Tarot House Key. A to jest klucz do tarota, czyli niezwykły kluczyk. To myśmy jednak nie mieli kluczy do tego. A. O, widzisz, takie jajki. Ile ja mam flar? Dużo, czy możemy, bo też chciałabym poświetlać, no, nie za dużo. A dźwignia otworzyła te drzwi tam, tak? Tak, no i tu jest też kolejna dźwignia. Dobra, zapisz, bo jakby to jaka czasówka była, czy co? Coś tu się otworzyło, ale gdzie... Aha, może... I mamy monetę jedno. Do tego aparatu tam. Nie? A, tak. I flary, to dobrze. Tam co, widzę, apteczka już jest jeszcze? Tak, apteczunia i chyba już dość. Nic tu więcej nie ma, tak? No to co na przykład teraz byśmy chcieli? No to w monetę warto włożyć od razu. To moneta jest, tak? A czekaj, a tu na górze tej... nie było nic? A nie. Myślałem. No ale wiesz co, no intryguje mnie tutaj to przejście, takie za okienkiem, to co ty to mówisz, wiesz? Tak? Dlaczego to tam jest takie, jakby to można było zestrzelić? A może to tylko takie, wiesz? No może. Ozdoba taka. Gdzie poczekaj, to było? To, a, tu było. Czekaj, gdzie my idziemy teraz? No do tego aparatu tam, tak? To monetę tak, wciśniemy. Tak. One coin. Co? The curse, no co? Coś powiedziała. Poczekaj, to poczekaj, podgłośnię sobie. Podgłośnię. Czekaj tam. Może... Klątwa co? No właśnie nie wiem za bardzo co. Nie, znaczy nie tyle co nie usłyszałam, tylko po prostu nie zrozumiałam. Powiedz mi, to gdzie teraz pójdziemy? A przeczytaliśmy to? A to można przeczytać? Nie, nie można. Ale ja chciałam wiedzieć fortune card. Just remember to send. Coś tam, naysayer. And watchdogs back to where they came from. Regeneracja duszy może być jak fajerwerki, czy coś takiego. Okej. Okay. No właśnie to jest z przepowiedniami, że możesz tak naprawdę, tak przepowiednie działają, że co by się nie wydarzyło w życiu, to mógłbyś tak podciągnąć pod przepowiednie, bo to ma tak działać, nie? Słuchaj... No idziemy do tej tarot coś tam, tak? Aha, tam, dobrze. A jeszcze podejdziemy do tej... Dyni. No nie. Nic? Kurde, no ta dynia ma... Ale patrz, jest tak jakby... Nie da się tutaj nic z łapkami? No nie. Tak mnie to intryguje, no. Zestrzelić nie, nie? No i próbowałam, nie. O coś tu chodzi. Się denerwuje, bo nie wiem co. O, jakaś kadcenka, jakaś wróżka wyleciała. No dobra, no to już... A to... A to trzeba strzelać nią? O matko, ona zabija. Ha, no to tutaj jest, już przygotuję w ogóle broń. Taka ładna. O. Ładna wróżka? No niestety. Ale nie znika, na szczęście. Dobra, a co przepraszam, dźwignia zrobiła? To chyba podniosła. Oj, kuźwa, zamykają czasówka. Zamykają się za nami drzwi przypadkiem? Tak. Czasuwencja jak nic. A jesteś za tą kotarą? Bo to tak z tą kotarą to tak lubi być. Ale wiesz co, tak mnie to martwi, bo... Drzwi się za nami zamknęły. Jesteś pewien, że tam nie było żadnych sekretów? Mamy 0 na 5. Nie będziemy szukać. Ale tylko ładna ta puszka. Ładna, nie? Dźwignia widzę naścienna jest. Manki tam jest chyba. Myślisz, że to manki? No tak wygląda jak manki. Ewidentnie. Aha. No bo to pająki są, więc wiesz. Jest też jakaś taka dziwna. No ja mam wrażenie, że coś przeczyliśmy. Nie, mam takie po prostu nieodparte wrażenia. Mówisz? A może będzie można się wrócić, co? A gdzie ty masz tą dźwignię? A tu. Aha, to jest czasówka. Okay. No. Czyli z tego kokona trzeba na tą dźwignię, tak? Kotarę otworzyła ta dźwignia. Nie ma dźwignia. A, nie.
Te kładki, bo te kładki się zapadają, czy nie? Nie. Jezus Maria. Aha, czyli na ten kokon, tak? Na ten kokon, no. Okej. Okay. Jakaś dźwignia. Nie tak źle. Która coś tam. No nie mogę. Jak mam na ten kokon? Na kokon? No z łapkawanych. No wiem. No i nie może mi się chyba, że za... Dobra, za daleko byłam. Co my tu mamy? Gdzie tu masz na dźwignię? A tu. Z rozbiegu? Chyba tak zrobiłem, tak. Mhm. Dobra, jakąś notatkę zabieramy. Czy można to poczytać? Diary. O matko, I don't... nie przeczytam tego. Mhm. Takim ktoś tam, wiesz, pisał jakimś swoim pismem. Takie malusieńkie to jest. To nie dla mnie. A szkoda, bo chyba, że ty coś tam wydłubiesz. Na razie nie mam nic takiego. Żeby troszkę fabułę tam wiedzieć. A tu nic z tymi kwiatuszkami też nic. A, widzę tam w środku, tak? Gdzieś jest. O, to dźwignię trzeba przeciągnąć. O, a czemu tak? O kurde. Aha. Co? No nie wracamy. Od razu jak... Czekaj. No. Bo mam cutscenkę. Co zrobiłeś, że masz cutscenkę? Weź tylko książkę z tego, ten diary. No i wtedy jest cutscenka, tak? Tak, ona jedzie. Wydaje mi się, że coś przeoczyliśmy. Aha, i ona opowiada o tym domu, tak? To, co ty wspominałaś. Czyli jedziemy do niego. Nie wierzę, że tu nie było żadnego sekretu. Nie, no na pewno było. Na pewno. Matko. House of Horror. Nie. Jezu, spadłem gdzieś. Ile mamy? Jeszcze. Masz to, jak tą książkę wezmę, to już będę mogła przeczytać. To o to ci chodzi, tak? Czy jakiś inny jeszcze pan użył? Nie, tylko to. To chodziło mi o tą książkę. Dobra. Tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pokaż to. Spadła w ogóle mi z tego auta. Ty też tak będziesz mieć? Ciekawe. I don't use my gift as much... Wiesz co, nie wiem, czy czasem ona tego nie mówi jadąc autem. A, okej. Nie czyta tego. Więc nie ten. Myślę, że nie trzeba. Poczekaj. Tak. A widzisz. Czyli rozumiem, że w tym domu... Strasznie. O Boże, straciłam HP! No właśnie, czy to tak ma być? Bo tak zjechałem na dół, jak kłoda i wiesz, o co chodzi. Jezu, no chyba nie. Czy coś tam po drodze nie było czasem? O matko. A weź to teraz znowu tą cutscenkę odtwarzaj. Głupie. Nie, a ile mam apteczek? Ja wziąłem apteczkę. No wezmę, no. No. No dobrze, ale rozumiem, że tak. Że ona... nie potrafiła jakby powstrzymać tego, kiedy jej mąż jakby kupił ten dom. Jakby nie chciała widzieć tego, że czuje, że tam było coś złego, że w ogóle jak ona już tutaj przybyła, to czuła coś bardzo silnego, niepokojącego. I jakby, nie wiem, nie chciała tego widzieć i zawiodła generalnie, w sensie, że chodzi o jej córkę, to ja rozumiem, że jak ona było w opisie, że ona się przeprowadziła tego Maine sama i prowadziła niejakie życie, to nawet nie chcę myśleć, czy nie zginęli wszyscy. Mąż, dziecko, wiesz, aha, o co chodzi? Aha. O matko, jakby nas ktoś z okna obserwował, widzisz to? Co ty gadasz? Jak przechodziliśmy kawałek, spadłem dosłownie do przodu, mini, to jakby nas ktoś obserwował. To nie miałem takiego, jakby, że tak powiem, ja sobie tutaj zrobię jeden save, taki pierwszy, nie będę na nim zapisywać, bo chciałabym tutaj właśnie na miniaturkę jakieś tło ładne. Mhm. Na razie tutaj, o coś widzę, naboje do jakby deserta? Nie, do czego to jest?
Albo to są, albo to apteczka jest? Apteczka chyba, o to ci chodzi. A, może. Poszedłem na lewiznę jak coś. O Jezu, nie mogę tam wskoczyć. O matko, a te kombinerki może? Może tędy. Do piwnicy. Tak. A ty już tam przy domku jesteś? Jezus, wpadłem do piwnicy, Jezus, zabiło mnie. To cię zabiło. Dobra, ja jestem, bo mnie wyrąbało w kosmos. Słuchaj, no bo będziemy chyba kończyć, nie? Do dobrze. Domku. Chyba, że jeszcze tutaj obejdziemy a dookoła. Czy ja chcę tylko obejść dookoła, nie chcę tak, pójść tak, do tej piwnicy. Na razie naboje są na przykład na werandzie z przodu domku. No to chyba tylko to. Patrzę tutaj jeszcze przez mam okno. Mam apteczkę tam zaglądam, z tyłu. Ukam. Ładnie w tym domku. Z tyłu apteczkę mam. Tutaj chyba trzeba będzie jakąś kłódkę albo coś rozwalić. No idę i tu jest właśnie to, no właśnie wejście do tej piwnicy. Możesz sobie, chociaż nie, może lepiej nie, bo zginiesz. Ale jeszcze tu coś jest. O Boże, tam są te bagna na tyłach. To nie widziałem tego. A tu mówisz jeszcze na tej werandzie coś jest? Na, z przodu. A dobra, naboje, mam naboje na do Uzi. Na werandzie. Patrz, jeszcze zaglądam sobie do tego domku tak za okienek. No przytulnie tam, ja nie wiem, taki przytulny dom i co, nawiedzony? Jakieś ładne wróżki. Tekstury przenikają, jakieś takie dziwne, jakby tu się miało co otworzyć, nie wiem, dziwnie to dziwnie, dobra. O, tutaj, aha, ta apteczka co mówiłeś, tak? Tak, aha, i tam, że bagna, no widzę to. I nie da się zestrzelić tej kłódki. A nie próbowałem. Nie, myślę, że raczej nie. No nie. Nie da się. No to ja zostaję przy tym wejściu, tak? Głównym gdzieś tam, nie, czy nie, tu? No, gdzie te, przy tych bagnach tu, dobra, przy, no. Też mi coś przenika, jakieś tekstury, widzę to. Takie dziwne, nie? No to jestem przed bagnami. Mhm. Tak, no to, bo jak to będziemy robić? Sobie jutro odcinek kolejny, tak? Tak, tak. No to tak, słuchajcie, tak, zapraszamy was, tak, na jutro. Na jutro, pa pa. Pa pa.